Jak się macie, Exodus? Pewnie zauważyliście mój ciekawy styl, ale powiem wam szczerze, nie jest to moda. Mimo że wygląda to całkiem nieźle, ale jest to temblak. Kto wie, co to temblak? Po angielsku to jest arm sling. I wiecie, kiedyś tutaj zaprosili, dwa lata temu zdaje się to było, został zaproszony na tą konferencję kaznodzieja z karabinem. Martin Gun Preacher, kojarzycie? Mnie za to nazwano kaznodzieja z temblakiem. Albo arm slinger preacher. Dobra ksywa? Inni mówią jednoręki kaznodzieja, ale ja jestem po prostu Olek i jest mi niezwykle miło być tutaj z wami na Exodusie. I kochani, tak jak zauważyliście, głoszę z temblakiem. I to wydarzyło się, to wydarzenie sprawiło, że mam już wstęp na to słowo. No i nie dało się tego uniknąć. Jak się takie coś wydarzy, musisz to uwzględnić w kazaniu, zgodzicie się? I wiecie, to zdarzyło się dokładnie 6 dni temu. Nie biłem się z nikim, chociaż wiele takich plotek słyszałem. Ja jestem znany z tego, że bardzo dobrze walczę. Nie jestem. Znaczy na boisku, tak, na boisku piłkarskim i tak właśnie było. To się stało na boisku piłkarskim. Sport to zdrowie! Zgodzicie się? Nie jestem tego najlepszym przykładem, ale bardzo się cieszę, że tu mogę być. I powiem wam szczerze, kiedy 6 dni temu to się wydarzyło, pierwszy moment, kiedy wiedziałem, że coś jest nie tak, że nie mogłem podnieść ręki, od razu pomyślałem, przecież za 6 dni jest Exodus. To nie najlepszy moment, żeby takie coś wydarzyło. To nie najlepszy moment, przecież mam głosić, mam dużo robić na Exodusie. Co zrobię? Co ze mną będzie? Jestem zgubiony. Boże! Ale wiecie co? Wtedy przypomniałem sobie, że mój Bóg nie jest przez to ograniczony w żaden sposób. Mój Bóg nie jest ograniczony przez to, w jakim ja jestem w stanie. Mój Bóg nie jest ograniczony od sezonu. Mój Bóg nie jest uzależniony od tego, jakie mam emocje. Mój Bóg nie jest uzależniony od tego, co jest wokół. On jest Bogiem, jest wszechmogący. Amen? I to jest mój Bóg. I On jest tym, który sprawia, że możemy tutaj być. Zgodzicie się, że Exodus jest niesamowity? Jak się czujecie na Exodusie? Dobrze macie czas? Wiecie, ja chciałem uhonorować niezwykle organizatorów tej konferencji. Zabijmy im wielkie brawa. To, co oni robią, to ile poświęcają, to ile dają serca. To jak widzę Mateusza Stefańskiego, który naprawdę niezwykle pracuje. Wielkie brawa dla Mateusza. To jest nie tylko dyrektor Exodusu, nie tylko mój dyrektor tutaj, ale to jest też mój przyjaciel. I on robi niezwykłą robotę i jest niezwykłym wsparciem. Więc kochani, tak jak powiedziałem, mój Bóg nie jest uzależniony od tego, w jakim ja jestem miejscu, ale mój Bóg może przenieść mnie forward. Mój Bóg może przenieść mnie do przodu. Pomodlimy się? Skłońmy nasze głowy. Panie, tak Ci dziękuję za to, że możemy być tutaj dzisiaj. Że możemy być w tym miejscu na Ergo Arenie, że możemy uczyć się o Tobie. Dziękuję Ci za Twojego Syna Jezusa Chrystusa, za to, co On uczynił i co będzie czynił. Dziękujemy Ci, że Ty nas ruszasz do przodu, że możemy z Tobą razem widzieć niesamowite rzeczy. Amen! Kochani, chciałem opowiedzieć Wam historię o takim statku. Statek nazywał się Vasa. Czy ktoś słyszał może o takim szwedzkim galeonie Vasa? Ja słyszałem. I opowiem wam o tym. To był taki statek, to był niezwykły statek. Postanowił go zbudować król Szwecji Gustaw Adolf w XVII wieku. Nie jest jakimś ekspertem od historii, ale czytam dużo Wikipedii, więc wiedziałem. Wiecie, ten statek miał być najwybitniejszym galeonem wszechczasów. To miał być statek, który miał podbić po prostu wszelkie morza. Ogólnie miał być ponoć użyty do wojny z Polską. Ale zaraz dowiecie się dalszej historii. Król Gustaw Adolf postanowił, że to będzie statek, który będzie najwspanialszy, najpiękniejszy. Będą włożone w niego
ogromne pieniądze i tak też się stało. Zaczęli budowę tego statku. Ten statek był mega wysoki, miał obciążenie 120 ton, miał dział po prostu chyba ze 130 różnych dział, był po prostu ogromny, wielki, piękny, jego maszt, to wszystko jak był ozdobiony, to było coś niesamowitego. Wszyscy jak patrzyli na plany tego statku, mówili: wow, to będzie najwybitniejszy galeon, jaki kiedykolwiek widzieliśmy, jaki kiedykolwiek ktokolwiek stworzył. I wiecie, różne były po drodze komplikacje z tym galeonem, ponieważ pewni architekci mówili, przepraszam, pewni projektanci mówili do króla: królu, ten statek powinieneś troszeczkę inaczej budować. A on mówił: nie, słuchajcie, ten statek ma być największy, ma być najwyższy, ma być najpotężniejszy i ma być smukły, ma być piękny, to ma być statek, który po prostu będzie wybitny. Jak wypłynie na morze, to wszyscy będą wiedzieć, kto jest autorem tego statku, że to ja jestem autorem tego statku. I wiecie, przyszedł 1628 rok. Statek miał wypłynąć, wszyscy po prostu się zebrali, żeby tylko zobaczyć, jak ten najwybitniejszy galeon wypływa z portu. Wszyscy są podekscytowani, widzą, że statek wypływa, płynie, troszeczkę płynie, skręca i po 20 minutach zatapia się. Nie tak miało być! Ten statek miał być najpotężniejszy, miał być najpiękniejszy, a po 21 minutach, kiedy skręcał, kiedy po prostu płynął w drugą stronę, nagle się przewrócił. Co to za statek? Wiecie, okazało się, że król, ignorując rady projektantów, dopuścił do tego, żeby statek był przeciążony, żeby statek był zbyt wysoki, a zbyt wąski. I zaczął po prostu tonąć, gdzie wszyscy, cała załoga dodatkowo zginęła. Smutna historia, jak mogę zaczynać kazanie w sobotę rano taką historią, takiego statku? Dlaczego w ogóle o tym mówię? Wiecie, ten statek często może być symbolem tego, do czego my w życiu dążymy. Tego, co my w życiu robimy. Chcę dzisiaj do was mówić o korzeniach. Kiedy mamy drzewo, drzewo jest piękne, widzimy koronę, widzimy owoce, a czego nie widzimy, kiedy patrzymy na drzewo? Korzeni! Dokładnie, już dałem spoiler wcześniej. Nie widzimy korzeni. Wiecie, korzenie są niezwykle istotne i każdy z was to wie, to jest bardzo prosta prawda, ale korzenie są niezwykle kluczowe w drzewie, bo kiedy korzenie są za krótkie, kiedy korzenie nie są właściwie wykształtowane w ziemi, kiedy przyjdzie mocny wiatr, drzewo co zrobi? Zawali się. I wiecie, dzisiaj chcę mówić o nas, porównać nas trochę do tego drzewa, trochę nas porównać do tego statku. Bo my, ja wierzę, jestem całkowicie przekonany, że Bóg pragnie, byśmy szli do przodu. Amen? Kto się z tym zgadza? Kto wierzy, że Bóg chce, abyśmy osiągali niezwykłe rzeczy, abyśmy widzieli niezwykłe rzeczy, ale jest jedna rzecz, która jest również istotna i są to nasze korzenie. Jest to nasz fundament. Jezus pragnie, abyś widział w swoim życiu niesamowite rzeczy i doświadczał niezwykłych cudów. Ale On także pragnie, aby twój fundament był stały. Aby kiedy przyjdzie burza, kiedy przyjdzie wiatr, kiedy przyjdzie ci zakręcić w swoim życiu, żebyś nie upadł. Chcę ci dzisiaj powiedzieć, że Bóg pragnie czynić przez ciebie niezwykłe rzeczy, ale chce, żebyś był w tym stały. Amen? Przeczytam wam jeszcze jeden werset z 23 rozdziału księgi Exodus. Exodus. Trzeba przeczytać z Exodusu. Jest to 23 rozdział, 29 werset. To jest moment, kiedy Mojżesz wychodził wraz z narodem izraelskim, szli przez pustynię. I Bóg obiecał narodowi izraelskiemu, Bóg obiecał Mojżeszowi, że przygotuje dla nich ziemię obiecaną, że przygotuje dla nich ziemię, gdzie będą mogli po prostu żyć, to będzie kraina, gdzie będą, to jest kraina, która ocieka miodem i mlekiem, która jest doskonała, gdzie ziemia jest żyzna, gdzie wszystko jest wspaniałe i tam będą mogli się osiedlić. I był jeden problem. Na tej ziemi były cały czas inne ludy. Tam byli różni giganci, tam były różne ludy, które nie poszły tak sobie. I teraz czytamy to, co mówi Bóg, co mówi anioł, dokładniej, do narodu izraelskiego.
Nie wypędzę ich przed Tobą w ciągu jednego roku, aby ziemia nie stała się pustkowiem i nie rozmnożyły się na niej dzikie zwierzęta. Będę ich wypędzał przed Tobą stopniowo, czekając, aż się rozmnożysz i będziesz w stanie posiąść tą ziemię. Niesamowity fragment mówi o tym, że nie zrobię tego tak. Bóg nie powiedział, nie wygonię wszystkich tych ludów w mgnieniu oka. Będę robił to stopniowo, aby przypadkiem, kiedy ta ziemia nie stanęłaby pusta, żeby dzikie zwierzęta tam nie zamieszkały. Wiecie, Bóg pragnie stopniowo nas podnosić do góry. Bóg pragnie, abyśmy szli forward krok po kroku, abyśmy osiągali niezwykłe rzeczy, abyśmy dochodzili do ziemi obiecanej, ale żebyśmy robili to w sposób mądry, w sposób Boży. Amen? Chcę wam powiedzieć, że Bóg ma dla ciebie niesamowite rzeczy. Ta księga jest pełna Bożych obietnic. Ta księga jest pełna obietnic dla ciebie, jest pełna dobrych myśli o tobie. Bóg pragnie, abyś osiągał swój potencjał. Bóg pragnie, abyś szedł do przodu, ale pragnie, abyś robił to stopniowo, w Boży sposób. Dlaczego? Ponieważ tak jak ten statek, który był piękny, który piął się w górę, który był bardzo ciężki, bardzo solidny, jednak gdy zawiał wiatr, po prostu utonął. I tak samo może być z nami. Tak samo może zdarzyć się nam. Kiedy chcemy piąć się tylko w górę, kiedy chcemy, żeby ludzie tylko nas widzieli, kiedy chcemy, żeby ludzie tylko zwracali na nas uwagę na to, co zrobiliśmy, na to, co widać na scenie, na to, co widać na naszym Instagramie, na to, co widać wokół, widoczne rzeczy, my chcemy się w tym piąć w górę, ale często zapominamy, bądź nie przejmujemy się tym, co jest w środku. Nie przejmujemy się tym, co tak naprawdę daje nam to, aby iść do góry, aby piąć się do góry. Żeby iść do góry, żeby statek mógł być solidny i mógł być piękny i wysoki, on także musi być szeroki. Król Gustaw postanowił zrobić ten statek bardzo wąski, przez co jeden podmuch wiatru, jeden zakręt sprawił, że ten statek cały utonął. Tak samo jak mamy korzenie drzew. Kiedy korzenie nie są mocno wpuszczone w ziemię, drzewa upadają. I chcę powiedzieć wam o jeszcze jednym typie wpuszczania korzeni. Jak w ogóle można wpuszczać korzenie w ziemię? Jezus powiedział, kto trwa we mnie, ja będę trwać w nich. Powiedział tak? Amen, to jest Boże Słowo. Jezus obiecał nam, że jeśli my będziemy w Nim trwać, On będzie trwać w nas. I ja wierzę, że kiedy my będziemy pogłębiać swoją relację z Bogiem, że kiedy będziemy budować, poznawać to, kim Bóg jest, będziemy czytać Boże Słowo i będziemy czytać o tym, co On myśli o nas, jak On nas postrzega, kim my jesteśmy dla Niego, nasze korzenie będą coraz głębsze w ziemi. I chcę was do tego zachęcić, aby być zawsze skupionym na tym, żeby działać z Jezusem, żeby cały czas trwać w Jezusie. Często, kiedy służymy Bogu, kiedy jesteśmy na konferencjach, kiedy jesteśmy w kościołach, kiedy jesteśmy w swoim codziennym życiu, chcemy widzieć różne wspaniałe rzeczy, chcemy widzieć, jak dzieją się niezwykłe sytuacje. Ale często w tym, kiedy działamy, kiedy nawet służymy Bogu, zapominamy o tym, żeby mieć z Nim bliską relację. Żeby korzeń mógł być wpuszczony głęboko w ziemię, potrzebujesz bliskiej relacji z Bogiem. I powiem wam, to jest najbardziej podstawowa rzecz, jaką możecie usłyszeć, ale to będzie rzecz, którą musimy sobie powtarzać cały czas. Jest to rzecz, której nigdy nie możemy zapomnieć, bo wtedy nasze korzenie nie pójdą głęboko. A jeśli chcesz iść forward, jeśli chcesz iść do przodu, jeśli chcesz zobaczyć naprawdę przełom w swoim życiu, twoje korzenie muszą być mocne. Twoje korzenie muszą być głębokie. Jak można te korzenie jeszcze wzmacniać? Chcę wam powiedzieć, to są też inni ludzie. Ludzie wokół ciebie. Czy wiecie, że kiedy drzewo wpuszcza korzenie i inne drzewa są obok, te korzenie zaczynają oplatywać się nawzajem? Wtedy, kiedy przychodzi wiatr, czy przychodzi jakaś burza, gdy przychodzi coś na te drzewa, że one są testowane, wtedy te korzenie się trzymają mocno razem. To jest niesamowite. Chcę powiedzieć, skup się na relacjach, jakie masz. Zobacz przyjaciół, których masz wokół siebie. Kiedy ja jestem z tym temblakiem, powiem wam,
przyjaciele są teraz nieocenieni. Tak jak zawsze kocham moich przyjaciół, tak jak się cieszę, że są obok mnie, to teraz jestem uzależniony od nich w pewnym sensie. Od moich rodziców, którzy tutaj są. Dziękuję wam, że jesteście. Brawo dla moich rodziców. Ci ludzie niesamowici. Wiecie, kiedy na przykład nie mogłem zdjąć koszulki i przyszedłem do mojego taty, wiecie, mam 23 lata. Idę do mojego taty tak: tato, czy mógłbyś zdjąć mi koszulkę? Tak, pewnie, synu. I wiecie, i zrobił to. I mogłem ubrać stemblak i się przebrać i się umyć, bo nie było tak łatwo na początku. Ale wiecie, w tych sytuacjach on zaczął mi mówić, przypominać sobie: ach, pamiętam, jak byłeś mały i cię ubierałem. Pamiętam, jak byłeś mały i ubierałem ci skarpety, tak jak robię to teraz. Moja mama, która przychodziła, też mi pomagała mi ubrać spodnie. Tak, przyznaję się, jestem szczery przed wami. Powiedziała: o! Synku! Pamiętam, jak to było, jak byłeś malutki i ubierałem ci spodnie. Kochani, relacje, ludzie, którzy są wokół ciebie, bliskie osoby, które są wokół ciebie. Czy kiedy przyjdzie wiatr, czy kiedy przyjdzie próba dla twojego życia, czy kiedy zdarzy się coś trudnego w twoim życiu, czy te korzenie będą trzymać się razem i kiedy przyjdzie naprawdę próba, czy będziesz miał do kogo się zwrócić? Czy będą to ludzie, którzy będą chcieli tylko widzieć cię w dobrym momencie, czy będą to ludzie, którzy będą chcieli cię tylko widzieć w chwale, kiedy jesteś w najlepszych swoich momentach, w najlepszych swoich dniach, czy zawsze są przy tobie? Chcę ci powiedzieć, miej przyjaciół, którzy zawsze będą przy tobie, którzy nieważne w jakim jesteś miejscu, nie będą patrzeć na to, co osiągnąłeś, nie będą patrzeć na to, ile masz obserwujących na Instagramie, ale będą patrzeć na to, jaki jesteś. I chcę ci powiedzieć, nie tylko przyjaciele tak patrzą, ale Bóg tak patrzy przede wszystkim. Bóg patrzy na ciebie nie przez pryzmat tego, jak wysoko jesteś, ale jak blisko jesteś. Bóg nie chce tylko tego, żebyś piął się w górę, ale przede wszystkim chce, żebyś piął się do Niego, blisko Niego, aby Jego serce było blisko twojego serca. I wtedy On się cieszy z tego najbardziej. Ja pragnę, abyśmy, każdy z nas, osiągał niezwykłe rzeczy w życiu. Chcę, abyście osiągali wybitne rzeczy. Ja chcę być znany na cały świat. I wiecie, i chcę mieć niesamowity zasięg i głosić Ewangelię i żeby wszyscy słyszeli o Jezusie. To jest moje marzenie, ale przede wszystkim chcę być blisko Jezusa. Bo bez tego inne rzeczy nie mają sensu. Wiecie, my tutaj nie robimy Exodusu, żeby to była fajna konferencja tylko. Nie robimy Exodusu tylko po to, żeby mieć dobry czas, żebyście mogli sobie poskakać przed sceną. Robimy Exodus, aby czynić realną zmianę w naszym i waszym życiu. Robimy Exodus po to, żeby przypomnieć wam, kim jest Jezus, żeby przybliżyć wam jeszcze bardziej to, jak On was kocha i jaki ma świetny plan dla waszego życia. Ale też chcemy wam pokazać przez Exodus, że życie z Bogiem nie jest usłane różami. Nie jest najprostsze, ale jest najlepsze. Amen? Ja wierzę, że my jako chrześcijanie, ludzie, którzy tutaj są na Exodusie, ludzie, którzy poznali Jezusa, możemy czynić realną zmianę. Możemy czynić realną zmianę w naszym codziennym życiu. I wiecie, i nie tylko właśnie przez te wysokie rzeczy, chociaż to też, ale też przez te bliskie rzeczy. Tak jak to, że kochamy innych ludzi. Tak jak to, że nie obgadujemy innych ludzi. Tak jak to, że nasz charakter jest kształtowany, to, że nasze korzenie są silne, to, że kiedy przychodzą do nas ludzie, zawsze będziemy dla nich wsparciem. To, że nie będziemy skupiać się tylko na kłótniach na Facebooku i pisać, obrażać się nawzajem, ale będziemy się propsować, będziemy tworzyć kulturę szacunku, będziemy tworzyć kulturę doceniania się. Wiecie co? Ja jestem za tym. Myślę, że w tym też możemy iść forward.
W tym też możemy iść do przodu, w tym też możemy uczynić realną zmianę. To, że chrześcijanie nie będą kojarzeni z kręgiem zamkniętych znajomych, którzy tylko innych wskazują palcami, ale będą kojarzeni z tym, że to są ludzie, których życie się zmieniło i Jezus jest realny w ich życiu. Amen? Bóg jest niesamowity. Bóg jest niesamowity. I On pragnie. On pragnie kształtować Twój charakter. Wiecie, żeby osiągać wysokie rzeczy, Twój charakter musi być ukształtowany. I nic lepiej nie kształtuje charakteru jak ciężkie okoliczności. Zgodzicie się? Nic nie wypróbuje tak waszego charakteru jak wyzwania, jak próby w waszym życiu. I chcę was zachęcić do tego, że kiedy będziecie jesteście w swoim biegu i idziecie do przodu, teraz jest Exodus, jesteśmy podekscytowani, mamy świetny czas ze sobą, mamy niesamowitą scenę, mamy niesamowite uwielbienie, ale kiedy będziesz czasem sam i nie będzie tego wszystkiego wokół, nadal idź do przodu. Ale żeby nadal iść do przodu, twój charakter musi być ukształtowany. Twoje korzenie muszą być mocne. Zgodzicie się z tym? Wierzę, że w tym możemy naprawdę osiągnąć niezwykłe rzeczy. Kiedy nasz charakter będzie kształtowany, kiedy ciężkie momenty będą przychodzić do naszego życia, ale ty nie będziesz patrzył na to, jak wielki jest problem, ale będziesz patrzeć na to, jak wielki jest twój Bóg. Nie będziesz patrzył na to, że tylko no nie jest już tak fajnie, jak było na Exodusie, nie jest to już tak fajnie, jak było wcześniej, jak było w tamtym sezonie, ale bez względu na sezon, bez względu na to, w jakim jesteś miejscu, będziesz widział Boże działanie w swoim życiu. Będziesz widział, jak Bóg mówi do ciebie w twoich najcięższych momentach. W twoich najcięższych momentach możesz zobaczyć największe cuda. Bo jeśli nie masz ciężkich momentów, nie potrzebujesz cudu. Jeśli nie masz ciężkich momentów, nie potrzebujesz wiary. Jeśli nie masz ciężkich momentów, nie potrzebujesz mocnych korzeni. Bo kiedy nie ma wiatru, drzewo może stać. Nawet takie spróchniałe drzewo, które już jest wręcz martwe. Ale kiedy przychodzi wiatr, kiedy przychodzi próba, ty nadal możesz twardo stać i mówić, bez względu na to, co jest wokół mnie, bez względu na to, jakie są okoliczności, ja wiem, kim jest mój Bóg i ja wiem, że jestem blisko Niego i żadne okoliczności nie będą w stanie zniszczyć tego, co mam z Nim. Nic nie będzie w stanie zniszczyć tego, co mam z Nim. Chcę wam powiedzieć jedną historię jednego chłopaka. Był to człowiek, jest to człowiek, który zawsze kochał Boga. Zawsze kochał Boga, od dziecka, dziecka był w kościele, wychowywał się na konferencjach takich jak ta, jeździł, angażował się, wszystko było ok. Dorastał, życie było w porządku, ale w pewnym momencie przyszła duża próba do jego życia. Pewna relacja, w której był, została zakończona. I nagle, kiedy to się stało, jego grunt pod nogami całkowicie się zawalił. Nagle zobaczył, że całą swoją wartość, wszystko to, jak się postrzegał, było oparte na tym. Było oparte na relacji, było oparte na tym, co inni ludzie o nim sądzili, było oparte na tym, jak inni ludzie o nim mówili. Było oparte na opinii innych ludzi. Jego wartość była oparta po prostu na tym, co inni mówili. Ale wiecie, ten chłopak w pewnym momencie przypomniał sobie to, co Bóg o nim mówi. Przypomniał sobie o tym, że Bóg ma dobre myśli o nim. Przypomniał sobie o tym, że okoliczności go nie definiują. Przypomniał sobie o tym, że opinia innych ludzi go nie definiuje, ale definiuje go to, co mówi o nim jego Twórca. To, co mówi o nim jego Bóg. To, co mówi o nim ten, który go kocha, który go ukształtował i który chce przez niego czynić niezwykłe rzeczy. Wiecie, tym chłopakiem byłem ja i jestem nim ja. W pewnym momencie swojego życia, gdy wszystko działało dobrze, gdy wszystko było ok, zdałem sobie sprawę, że mimo, że byłem blisko Boga, moje korzenie nie były najmocniejsze. Ponieważ nie opierałem swojej wartości na tym,
co on mówi. Nie opierałem swojej wartości na tym, co on o mnie myśli. Bo chcę wam powiedzieć, nikt nie zna lepiej waszej wartości, jak ten, który was stworzył. Nikt lepiej nie zna tej wartości, jak ten, który ciebie kocha, jak ten, który jest Bogiem, a ten Bóg jest twórcą nieba, ten Bóg jest twórcą ziemi, ten Bóg jest twórcą całego kosmosu. On jest tym wielkim Bogiem i on zna cię po imieniu. On zna twoją tożsamość, on wie, kim jesteś i on ciebie kocha. I chcę ciebie dzisiaj zachęcić, że kiedy przyjdą trudniejsze momenty w tym, jak idziesz do przodu, w tym, jak idziesz forward, w tym, jak zdobywasz niesamowite rzeczy, aby nie definiowało cię to, nawet co osiągnąłeś, a żeby dalej definiowało cię to, co Bóg mówi o tobie. To, jaką relację masz z Nim. To, jaką relację masz z Bogiem Ojcem. Wiecie, kiedy czytamy z powrotem tą historię o Mojżeszu, tam różne sytuacje się działy. Bóg obiecał narodowi izraelskiemu, że oni wejdą do ziemi obiecanej. Że wejdą i będą mogli tam być. Jednak po drodze zadziały się różne trudne sytuacje. Stanęli przed rzeką Jordan, wysłali zwiadowców po to, aby sprawdzili, jak się ma ta ziemia, jak jest tam po tej drugiej stronie. I wiecie, wysłali 12 zwiadowców i 10 z nich wróciło ze złą wiadomością. Powiedzieli, nie damy rady. Tam jest za dużo olbrzymów, tam jest za dużo dzikich zwierząt, tam jest za dużo różnych innych ludów. Nie jesteśmy w stanie nic zrobić. Dwóch z nich, Jozue i Kaleb, powiedzieli co innego. Powiedzieli, możemy to zrobić. Dlaczego? Ponieważ Bóg nam to obiecał. Jednak naród izraelski nie posłuchał Jozuego, nie posłuchał Kaleba. Powiedzieli, zostajemy. Przez to, co się wydarzyło, przez kolejne 40 lat naród izraelski został na pustyni. Dopiero po całej zmianie całego pokolenia, nawet sam Mojżesz nie mógł ujrzeć ziemi obiecanej. Tylko Jozue i Kaleb mogli przejść na drugą stronę. Dlaczego? Ponieważ nawet kiedy widzieli ogromne trudności, widzieli, co Bóg im obiecał. Mimo, że widzieli tych olbrzymów, widzieli to samo, co tych innych 10 zwiadowców, pamiętali, co Bóg im powiedział wcześniej, że ja stopniowo będę dawał wam zwycięstwo, że ja stopniowo będę was wprowadzał w tę ziemię. Nie bójcie się! Ja was wprowadzę w tę ziemię. Zaufajcie mi. Niestety tego nie zrobili. I tylko Jozue i Kaleb, ci, którzy spojrzeli na tę ziemię, widzieli to samo, co tych innych 10 zwiadowców, widzieli jednak, że Bóg im przeznaczył tę ziemię. I chcę ci dzisiaj powiedzieć, Bóg przeznaczył dla ciebie ziemię, którą będziesz zdobywał stopniowo, ale zdobędziesz ją. Ale będziesz ją zdobywać. Będziesz wchodzić w to, co Bóg dla ciebie przygotował. Ale nie patrz na to, co się dzieje wokół. Nie patrz na okoliczności. Bądź mocny w Bogu. Kształtuj swój charakter. Zapuszczaj swoje mocne korzenie. A te okoliczności nie będą w stanie ciebie pokonać. A raczej nie będą w stanie pokonać tego, który jest w tobie. Bo to nie Jozue i Kaleb zdobyli ziemię obiecaną, ale to Bóg im obiecał. Tak samo tobie. Bóg obiecał niezwykłą ziemię. Bóg obiecał wam niezwykłe rzeczy. Ale tak jak Jozue i Kaleb, musimy spojrzeć szerzej. Musimy spojrzeć na to, co Bóg nam obiecał. Czy masz może dzisiaj jakąś obietnicę od Boga? Możesz spojrzeć teraz w swoje serce, możesz pomyśleć, czy mam coś, co Bóg mi dał, czy mam coś, co Bóg włożył, tak jak Glyn mówił pierwszego wieczoru, może jest jakieś marzenie w twoim sercu. Może jest coś, o czym marzysz, co Bóg włożył w twoje serce, ale patrzysz na okoliczności i twierdzisz, nie ma szans. Nie ma opcji, żebym mógł w to wejść. Nie ma opcji, żebym mógł to zobaczyć. Nie ma opcji, żebym mógł to osiągnąć, ale jednak Bóg ci to obiecał. Bóg ci to obiecał i jestem pewien, że kiedy nie będziesz skupiać się na tym, co jest wokół, nie będziesz skupiać się na tym, co mówią inni ludzie o tobie, nie będziesz skupiać się na tym, co mówią okoliczności o tobie, będziesz skupiać się na tym, co mówi o tobie Bóg. Amen? Kochani, czy możemy się modlić? Powstajmy.
dzisiaj powiedzieć? Że to, dokąd zmierzasz, to jakie obietnice Bóg przed tobą położył, to jaką ziemię obiecaną Bóg tobie przygotował. Bóg pragnie, abyś to zdobywał, ale Bóg także pragnie być blisko ciebie. Bóg pragnie mieć bliską relację z tobą. Bo kiedy będziemy wchodzić, zdobywać te niezwykłe rzeczy, ale będziemy zapominać o tym, kto jest sprawcą i dokończycielem tych rzeczy, nasze drzewo będzie się łamać. A kiedy nasze korzenie będą mocno wpuszczone w ziemię, będziemy mocno trwać w Jezusie, On będzie trwać w nas. I kiedy nawet przyjdzie ogromny sztorm, może gałęzie będą się łamać. Może będzie nas czasem to bolało. Będą spadać liście, będą uderzać gałęzie, będą się łamać różne rzeczy. Ale jednak będziesz stał. Stał twardo na fundamencie, którym jest Jezus. I będziesz szedł dalej. I powiem wam, nie chodzi tutaj o to, żeby stworzyć jakąś, wiecie, gadkę motywacyjną, że dam radę, idę do przodu, jestem panem własnego losu, zdobędę wszystko, co tylko przed sobą postawię. Nie, tu chodzi o coś więcej. Tu chodzi o tego, który jest stwórcą świata i On jest z tobą. I On chce dla ciebie jak najlepiej. Czy to nie jest niesamowite? Czy to nie jest niezwykłe, że ten sam Bóg, który stworzył to wszystko, chce mieć z tobą osobistą relację? Ten sam Bóg chce być blisko ciebie. Chce, żeby twoje serce było blisko Jego serca. To nie jest jakiś zły ojciec, który patrzy tylko i czeka, żeby cię ukarać. To nie jest zły ojciec, który patrzy i czeka, żeby tylko ci powiedzieć, co źle zrobiłeś, ale to jest dobry ojciec, który chce ciebie uczyć, który chce być blisko ciebie. Nic tak bardzo nie cieszy Boga, jak to, że jesteś blisko Niego. I bez względu na to, w jakim jesteś miejscu swojego życia, bez względu na to, jaką historię przeszedłeś, bez względu na to, co myślisz dzisiaj o sobie, co myślisz o Bogu, On ciebie kocha i chce mieć z tobą bliską relację. Kiedy będziesz szedł w swoim procesie, kiedy będziesz szedł, to będzie zawsze tym, co będzie ciebie ratowało. Kiedy przyjdzie próba do twojego życia, kiedy przyjdzie łamanie gałęzi, kiedy przyjdzie zakręt, będziesz wiedział, w jakim miejscu jesteś. Nawet kiedy nie będziesz wiedział, jakie są moje plany. Może nie będziesz wiedział, co mam robić dalej, jaki będzie mój kolejny krok. To wiem jedno. On jest ze mną. To wiem jedno, On jest ze mną i mnie kocha. To wiem jedno, On jest ze mną i On definiuje tym, kim jestem. On jest ze mną i On ustanawia moją tożsamość. On nazwał mnie swoim dzieckiem. Więc jeśli to wiem, co stoi na przeszkodzie, żeby iść do przodu? Co stoi na przeszkodzie, żeby iść dalej? Nic nie jest w stanie ciebie zatrzymać wtedy. Nic nie jest w stanie wtedy ci wmówić, że jesteś gorszy, że jesteś gorsza. Nic nie jest w stanie ci wmówić wtedy, że czegoś nie osiągniesz. Bo sam Bóg jest przy tobie. I będą momenty trudne, będą momenty, kiedy nie będziesz widział, w którą stronę iść, nie będziesz widział tych wielkich obietnic, ale tak jak Jozue i Kaleb musieli czekać kolejne 40 lat, zanim przeszli przez Jordan, to jednak to zrobili. Bóg nigdy nie zawiódł i nie zacznie na tobie. Amen? Bóg nigdy nie zawiódł i nie zacznie na tobie. I my, wychodząc z tej konferencji, wierzę, że możemy przynieść realną zmianę dla tego kraju, dla naszych społeczności, dla naszych szkół, gdzie nasz charakter, gdzie nasze korzenie będą mocniejsze niż kiedykolwiek. Będziemy blisko Jezusa i będziemy odbijać to, kim On jest. I ludzie będą zadawać ci pytanie, co się z tobą dzieje? Dlaczego tak bardzo kochasz tych ludzi? Dlaczego tak bardzo chcesz pomagać innym ludziom?
Co jest takiego, że co Ciebie porusza? Że tak kochasz tego Boga, co w Nim jest takiego szczególnego? Ale Ty, przechodząc przez te różne okoliczności, wiesz. Wiesz, że On jest z Tobą. I wiesz, o co w tym chodzi. I inni ludzie tego będą pragnąć. I inni ludzie już tego pragną. Więc kiedy będziesz w miejscu swoich okoliczności i ludzie będą pytać, jak to robisz, że się nie załamujesz, jak to robisz, że dalej stoisz twardo i ufasz temu Bogu, Ty będziesz mówić, to On, to właśnie On, to, że jestem blisko Niego, to, że znam Jego szept, to, że znam Jego głos, to, że wiem, co On mówi, to, że wiem, jakie obietnice On dla mnie przeznaczył, to sprawia, że mogę iść dalej. I to jest pójście forward w naszym codziennym życiu, w naszej codzienności. Bo to jest highlight, to jest wspaniałe to, co możemy tutaj widzieć. Ale wasza codzienność będzie prawdziwym pójściem naprzód. Bo w waszej codzienności możesz uczynić największą zmianę wśród swoich znajomych, wśród swojej rodziny, wśród swoich przyjaciół. I ja wierzę, że tak możemy zrobić. Jeśli jesteś dzisiaj osobą, która chce zobaczyć realną zmianę w swoim codziennym życiu, jeśli jesteś osobą, która chce iść naprzód swojej codzienności, że kiedy wrócisz z tego miejsca do swojego domu, do swojego miasta, chcesz zobaczyć realną zmianę wokół Ciebie, podnieś swoją rękę dzisiaj. Podnieś swoją rękę do nieba i powiedz, Boże, ja chcę widzieć Twoje realne działanie. Ja chcę widzieć, jak realnie działasz w mojej społeczności. Ja chcę widzieć, jak realnie oddziałujesz przeze mnie na innych, jak moich przyjaciół, jak będę ich kochać, jak będę im mówić rzeczy, które Ty myślisz o nich i moje życie będzie się zmieniać i życie innych będzie się zmieniać. To jest nasz Bóg. To jest nasz Bóg. I On Ciebie kocha. Kochani, módlmy się. Zespół teraz będzie nas prowadzić w kolejnej piosence i kiedy będziemy śpiewać Jego imię, przypomnij sobie, jak wielkie jest to imię. Zawsze pamiętaj, kiedy jest trudna sytuacja, kiedy nawet nie masz słów modlitwy, kiedy nie wiesz już, co mówić, wystarczy nawet, że będziesz mówić Jezus. Bo to imię jest potężne. To imię nie jest zwykłym imieniem. To imię jest tym imieniem, które przeprowadzi Cię przez najciemniejsze miejsca Twojego życia. To imię jest tym imieniem, które przeprowadzi Cię przez najwspanialsze miejsca Twojego życia. To imię! Imię Jezus! Uwielbiajmy Go! Cześć! Dziękuję Ci, że obejrzałeś tą sesję i chcę Ci powiedzieć w imieniu całego X-Teamu, że cieszymy się, że tutaj jesteś. I mamy nadzieję, że
inne materiały, które są dostępne na tym kanale, również Ciebie zainteresują. A jeśli przeżyłeś coś szczególnego właśnie podczas tej sesji, chciałbyś o tym porozmawiać, pojawiły się jakieś pytania, to napisz, śmiało napisz na nasz adres mailowy kontakt@exoduskonf.com, a my z chęcią odpowiemy na każde jedno pytanie. A jeśli chciałbyś znaleźć kościół przepełniony ludźmi z pasją dla Boga w swoim mieście lub w pobliżu swojego miasta, to my również z ogromną chęcią Ci w tym pomożemy. A poza tym mam nadzieję, że widzimy się na kolejnym Exodusie. Do zobaczenia!